Elektrownie wiatrowe sierpień 2022, co jest dostępne na rynku, bo niedługo będziemy chcieli zasilać się wiatrem, bo słońca jest coraz mniej każdego dnia. Więc ja postanowiłem podzielić to na trzy kategorie: do 1500 zł, do 4000 zł, do 20 000 zł. Dlaczego tak, a nie mocami? Dlatego, że jak zauważymy za chwilę, to elektrownia o tej samej mocy przez uczciwą firmę jest sprzedawana za 630 zł. Przez mniej uczciwą, a mówiąc mniej delikatnie, przez gnojków jest sprzedawana za 3000, więc to nie byłoby sensu, tak? Więc jedziemy najlepsze elektrownie do 1500 zł, czyli jednak głównie dla systemów monitoringu, dla małego off-gridu typu działka albo jako zasilanie awaryjne. 537 zł. 7-dniowa wysyłka do Polski, firma Wevor, której nie lubię, ale jakby nie ma wyboru, nie? 537 zł mówi samo za siebie, nie bierzemy MPPT kontrolera, to jest przepłacanie za głupotę. Tutaj mamy zwykły charge controller i to nam wystarczy. Niestety, ta elektrownia jest podobno 12-woltowa. Nie wiem, czy to prawda, ktoś musi to kupić i pomierzyć, bo jak ja znam świat, to nie robi się 12 i 24-woltowej. Czyli jeżeli robimy taką małą elektrownię, to robimy ją na 40 V napięcia pracy i potem już sterownikami bawimy się z tym, jaka ona jest. Nie jest to nic bardzo wielkiej jakości, ale ma mocowanie kielichowe na rurę dwucalową. Czyli mamy tutaj od razu bardzo, bardzo łatwe mocowanie na zwykłe uchwyty do anten satelitarnych. 900 obrotów. Jeżeli śmigła nie są bardzo przekłamane, to spokojnie tutaj wchodzimy na 1500. Średnica bodajże była, oni podają 1-2 metra, nie? Ale wątpię, żeby tutaj były śmigła większe niż 53 centymetry śmigło, no bo gdyby były, to można by było za tą turbinę brać więcej pieniędzy, zwłaszcza, że no to jest ten sam wirnik w nich wszystkich, no wszyscy teraz jeden od drugiego kopiuje i nie opłaca się niestety robić samemu nic lepszego. Jeżeli ta turbina wchodzi powyżej właśnie, jeżeli międzyfazowa będzie około 30 V, to jesteśmy wygrani jak nie wiem co, dlatego, że na 24 V po prostu świat i ludzie, no. Następna. To już jest na Allegro, więc niedrogo. Typowe S2. Plastikowa obudowa, zdjęcie w obudowie aluminiowej, ale ja bym w to nie wierzył. W opisie 48 V, 500 W, kłamstwo. To jest 24-woltowa, tak jak mówiłem, do 40 V napięcie i potem już regulujemy sterownikiem. Ja polecam nie kupować do tego żadnego sterownika. Jeżeli ładujemy akumulatory 24 V, to po prostu sterownik zatrzaskowy, który po przekroczeniu 30 V na akumulatorach nam to odepnie. Taki sterownik każdy elektronik zrobi nam za 100 zł, a jeżeli nie, to zrobimy go sobie sami. I to jest najlepszy sterownik, dlatego że przy ładowaniu akumulatorów napięcie rośnie wraz z prądem, czyli dokładnie taka charakterystyka jak w elektrowni wiatrowej. Tutaj ciut uczciwiej podają średnicę koła wiatrowego 1100 mm, czyli to są te śmigła 53. Na pewno wielką zaletą tej elektrowni w stosunku do elektrowni poprzedniej jest 6 śmigieł. 6 śmigieł jest dlatego wielką zaletą, że możemy z tego zrobić 3 śmigła, czyli zdejmujemy te 3 z 6, wyrzucamy, sprzedajemy, robimy z nimi cokolwiek i na 3 śmigłach mamy i większe obroty, i większą moc. Nie ma co dłużej się nad tym rozpisywać. Kolejną elektrownią dostępną na Allegro i w zasadzie chyba najlepszą z tych elektrowni, które w tej chwili są dostępne, jest elektrownia już M3 firmy EcoVolt. Oni ją opisują jako 400 W przy 10 metrach na sekundę, czyli można przyjąć, że to jest ta sama elektrownia, którą wszyscy sprzedają jako 800 W albo nawet 1000 W przy 15 metrach na sekundę. Ona ma ciut krótsze śmigła niż te typowe wersje, które były wcześniej, ale
po-covidowo tak się porobiło, że znowu wszyscy szukali oszczędności i okazało się, że te 3 centy na długości śmigła to jest to, co da nam największe oszczędności. Niestety to jest wersja 5-łopatowa i to na tych cholernych, tanich śmigłach od S2 i na dodatek z tą cholerną piastą, która jest taka ciężka, bardzo do przerobienia. No cóż, no jesteśmy skazani na to, co jesteśmy skazani. 134 cm śmigła. Czyli gdyby użyć 3 takich śmigieł do poprzedniej elektrowni, to nie dość, żebyśmy mieli większą moc, to jeszcze mielibyśmy lepsze obroty. Więc to kretyni po prostu, no kretyni rządzą światem. 1143 zł w tej chwili na Allegro. No, według mnie tego nie przebije nic. To jest najlepsza cena w tej chwili za tą elektrownię. Czy coś jeszcze mieści nam się do 4000? Ta sama elektrownia, tylko z ciut dłuższymi śmigłami i z taką piastą już od większych elektrowni. Na AliExpressie od koleżanek ze Smarad w wersji nawet 48-woltowej, tak jak one podają, potrafi kosztować 1600 zł, tak? No to według mnie to jest lepsza cena, gdyby z tej samej długości śmigłami, bo one tu podają 1,68 m, była nawet wersja kilowatowa, to już by opłacało się kupić trochę taniej. Ale wiadomo, no to jest, te wszystkie opisy służą tylko temu, żeby cię nakręcić i żebyś potem zapłacił. Recenzje dziewczyny mają dobre, więc jest szansa, że to rzeczywiście działa. Nawet jest Polak, który rzeczywiście wersję 48-woltową podłączył i dała mu ponad 100 V na rozwarciu. Więc to oznacza, że to jest prawdziwe 48 V, co oznacza, że to jest najtańsza elektrownia, którą możemy podłączyć już do dużego systemu energetycznego, takiego na hybrydowym inwerterze, tak? No i dalej leci dużo droższa, według mnie gorsza elektrownia. Z Allegro firmy E4G. Dlaczego ją tutaj w ogóle wziąłem pod uwagę? Bo to jest w stosunku do tego, co jest na Allegro, to jest najuczciwsza oferta z tych większych elektrowni kilowatowych. To jest elektrownia rzeczywiście kilowat. Niestety to są beznadziejne śmigła. Gdyby do tej elektrowni dać lepsze śmigła, to ona spokojnie wykręci 2 kW. Zwróćcie uwagę, to jest starego typu, droga w produkcji prądnica. Niestety również starego typu konstrukcja, czyli składany ogon. Czyli będzie nam to trzaskało, zwłaszcza jeżeli damy do tego sterownik taki kaskadowy, to będzie nam co chwila tą elektrownię składał i praca będzie bardzo słaba. Natomiast jeżeli ktoś umie i potrafi to dobrze zainstalować, to jest porządna elektrownia. Według mnie za droga, ale wiesz jak to jest, że w stosunku do tego, co jest w tej chwili na rynku, to nawet mało interesujące produkty, jeżeli tylko nie są produktami oszustów typu EcoFrotek czy śmierdzący Wind, to i tak wyglądają nagle na coś super, no po prostu. Niestety tutaj jest mocowanie kielichowe na dwucalową rurę, to oznacza, że całość nam będzie ganiać, chyba że damy odciągi. Coś musisz z tym zrobić, albo przejściówka z tych dwóch cali na rurę 110. No to najrozsądniejsze wyjście, bo nawet jeżeli dasz to na dachu, to 3 metry rury dwucalowej przy tej długości śmigieł, gdzie to już jest ponad 2 metry średnicy 2,25, to będzie ci drgały. Potem jest pytanie, dlaczego elektrownie wiatrowe są głośne? Właśnie dlatego, że jakiś kretyn wymyślił, że 2,25 na da radę wytrzymać nam na że 2,25 średnicy da radę być umocowane na dwucalowej rurze. I według mnie dużo lepsza elektrownia, niestety znowu z krótszymi śmigłami. AliExpress, chyba też dziewczyny ze Smarada, zaraz spojrzę, bo to chyba nie Jessica One Stop Green. Dobra, słuchaj, więc to jest tak, wysyłka z Hiszpanii 3083 zł. To jest już M5
i to już jest 200 średnicy. Nie? Niestety do tego M5, jak wrzucisz śmigła 1,20 m, 1,210 m, to uzyskujesz z niej 2 kW. Niestety tutaj jest tak, że są krótsze śmigła, więc nie wiem, czy to jest 2-kilowatowa prądnica. Myślę, że nie. Jest podane, że max power jest 1500, ale przy 12,5 metra, więc tak czy siak, 3000 plus 350 zł wysyłka i to jest duży problem, bo wysyłka nie podlega zwrotowi. Nie? Zwrotowi podlega koszt zakupu elektrowni. Ale szczerze, M5 z nami lubię, prosta, niezabijalna konstrukcja. Tutaj nawet z trzema śmigłami, więc jest szansa, żeby to pracowało. Dosyć łatwo na tej piaście jest zmienić piastę na piastę własnej konstrukcji i uzyskać na odsadzeniu tak jakby dłuższe śmigła, tak? Więc można się pobawić. No, ciągle jest to poniżej 4000, więc warto się zastanowić. Znowuż kolejna 48-woltowa, niestety 5-śmigłowa elektrownia z... Oj, nie, już zmienili wysyłkę, więc nie. I to w zasadzie jest wszystko, co jest dostępne do 4000 na polskim rynku. I teraz przechodzimy dalej. No na polskim, na rynku europejskim, tak żebyś nie musiał się bawić. I postanowiłem zrobić taki eksperyment, że do 20000 pokażę Ci, co jest dostępne do 20000 u Ciebie na miejscu w domu, mimo że to są rzeczy niedostępne u Ciebie na miejscu w domu. Czyli przy większych elektrowniach przechodzimy na import z Chin. Cenę policzyłem tak, żeby po wszystkich kosztach importu ta cena była przynajmniej o połowę niższa od tego, co oferują Ci w Polsce. A w wielu przypadkach więcej niż o połowę niższa. Słuchaj, no więc tutaj zaczynamy od Qingdao, Grif i tak dalej. To jest trading i on jest dosyć drogi. Tu za 550 proponują Ci elektrownię 750 W ze średnicą 2,5 metra. Więc 24-woltową. Jeżeli umówisz się na 48 V i na przykład na dwie sztuki, to ja bardzo, ale to bardzo polecam tą konstrukcję. Polecam te elektrownie. To jest konstrukcja, na której ja bazowałem przez wiele lat, z taką długą, fajną prądnicą, z uchylnym ogonem. Ona w tej chwili już jest bardzo mało popularna, bo ona jest bardzo droga, tak? Więc jeżeli cię stać, to te od 600, to może nie, ale kilowat, 2 kW, 3 kW, a 5 kW to już w ich wykonaniu jest z zmienną geometrią śmigieł, to koniecznie omijamy szerokim łukiem. I teraz jedna z wersji mojej najulubieńszej elektrowni. Wuxi Ruifeng New Energy Technology, kolejny trading, to nie jest żadna fabryka. A tutaj jest elektrownia 3 kW, 4900 średnicy, czyli prawie 5 metrów. Trzeba zapytać, jaka jest długość konkretnego śmigła po prostu, brać już chyba na wysokie napięcie, tak żeby móc to wrzucać na on-grid, bo no, to jest duża elektrownia. Ale też jak chcesz, możesz to wrzucić na 48 V. Niestety, tutaj ogon jest również łamany. Da się to przerobić, nie jest to duży koszt przeróbki. Jak chcesz, to się zgłaszaj, będziemy o tym mówili jutro na live, jak się takie rzeczy robi. Dlatego, że ten zamykany jak furtka ogon to nie jest fajna rzecz. To jest starego typu konstrukcja, ale to też oznacza, że na przykład nie jest skłamana prądnica, no i tyle. I długie śmigła, to nawet jeżeli zapłacisz rzeczywiście te $1200, no to policz $1200 tam,
niech $300 transport, niech nawet 350 łącznie z kosztem załadunku tego na pociąg, z ładunku tutaj, to masz 1600 całkowity koszt wyniesie, do tego 25% to jest 2 TI cło, no to masz $2000, jeżeli czegoś nie wziąłem pod uwagę, to jeszcze 2100, czyli masz elektrownię o średnicy prawie 5 metrów za poniżej 10 tysięcy u ciebie na miejscu w Polsce z opłaconym VAT-em. Jeżeli weźmiesz to na firmę kolegi, który może ci wystawić, że sprzedał ci instalacje odnawialnych źródeł energii, no to wiesz, że instalacje są zwolnione z VAT, nie? Czyli on ma prawo sobie ten VAT zwrócić, odliczyć w całości. Kolejna, trochę tańsza elektrownia, też z Qingdao, czyli z mojego rejonu, od bardzo dużego producenta, ten Henry Dion ma tam chyba ze 4 te tradingi, to jest taki opuszczony PGR, w którym on to składa. Bardzo porządna elektrownia, uwielbiam te elektrownie, bawiłem się na nich przez wiele lat. Wszyscy stamtąd bazują na tych samych stajanach, na tych samych wirnikach. Bardzo porządna rzecz, tutaj możesz kupić 3 kW, 2,8 metra, na pewno nie da ci 3 kW, nie oszukujmy się. Więc to będzie 2 kW, no ale już jeżeli jesteś w stanie dołożyć te 795 w najdroższej wersji, nie? I twierdzisz, że za 795 sprzeda ci ze śmigłami 1950, to jeżeli myślisz na domu, tak, na 3-metrowym maszcie przez dach, to nic tego nie przebije. Aha, on ci tu nawet napisał, że w tej wersji 2-kilowatowej średnica jest 3,2 metra. Czyli jeżeli powalczymy o wyższą średnicę i weźmiemy wersję nie 24-woltową, tylko albo wersję 120 V, albo 380 V, no to stary, no to jesteś tak wygrany, że możesz przyjmować wycieczki z firmy śmierdzącej Wind, żeby im pokazywać, jak powinna pracować elektrownia wiatrowa, no po prostu. Jedziemy dalej. Dalej jest 2-kilowatowa wersja elektrowni tej samej, z tym, że, dlaczego ja w ogóle ich wziąłem pod uwagę, bo to jest Foshan Sanchez i oni są, pozwalają ci zrobić eksport przez port w Kantonie. Chodzi o to, że Qingdao było bardzo długo teraz zamknięte. Z transportem kolejowym też działy się cuda. Też znowuż ostatnio były bardzo długie czekania na załadowanie pociągu. Więc jeżeli widzisz, że Shanghai stoi, Qingdao stoi, to jeżeli chodzi Kanton, no to wtedy bierzesz z tej firmy i bierzesz od razu przez port w Kantonie, póki jeszcze wychodzą stamtąd kontenery, nie? No i już. I poszło. Wersja 3 kW, 5 kW max, Wuxi Fanteng, to też kolejny trading. Długo już działająca firma, także nie są to oszuści. 5,3 metra średnicy, jeżeli byłoby tak, to po prostu brać i nie pytać, tak? I już, nie ma co tutaj się bać. Natomiast oczywiście, że przy każdej elektrowni każemy, żeby nam podali w milimetrach konkretną długość pojedynczej łopaty. A już my sobie średnicę policzymy sami, czyli przy dużych elektrowniach to jest długość pojedynczej łopaty plus 5 cm plus długość pojedynczej łopaty. I mamy średnicę, nie? Bo tam wał jest ciut ponad 2 cm i 10 mm ma ścianki obudowa na piaście. I tyle. I tutaj największa elektrownia, czyli od 1000 do 5000. Oni ją promują jako 10-kilowatową, ale 6 metrów średnicy, to jest all run, czyli też jest bardzo stary trading.
porządni ludzie, w razie gdybyś miał problemy z dogadaniem się z producentem bezpośrednim prawdziwych 10-kilowatowych elektrowni, to ta i tak jest o tyle lepsza od wszystkiego, co jest na polskim rynku i co udaje 10 kW, że po prostu będziesz wygrany. Na koniec kilka uwag. Czasami bardziej nam się opłaca rozmawiać z tradingiem niż z producentem, dlatego że producent nie zna wszystkich wymogów importowych. Dlatego, jako że my importujemy to po raz pierwszy w życiu, a przynajmniej do takiego ciebie się zwracam, a przynajmniej tak być może, że importujesz po raz pierwszy w życiu, to nie wiem, czy wiesz, że musisz mieć CE na przykład. Jeżeli nawet rozpoczniesz rozmowy z tradingiem i zażądasz CE i oni ci je przysią, a skończysz rozmowy z tradingiem, to pamiętaj, że to CE jest ciągle ważne, więc jeżeli to kupisz od producenta, na przykład dwa razy taniej, to CE już masz. Rozumiesz, o czym mówię? O tym, jak dać sobie radę, kiedy nikt nie jest w stanie zapewnić ci żadnych dokumentów do elektrowni, porozmawiamy na Discordzie, no bo jakby nie jest to rzecz, którą powinno się omawiać na YouTubie. No i nie kupujemy żadnej elektroniki w Chinach. Żadnej. Żadnej za żadne pieniądze. W sensie elektroniki do elektronik wiatrowych. Nikt nie potrafi zrobić tego dobrze. Sytuacja wygląda tak źle, że ja miałem tylko problem, żeby zaimportować do Chin moje kontrolery produkowane w Polsce. Nie wyobrażacie sobie, jak zawiozłem tam jeden z takich naprawdę średnio działających kontrolerów, które robiłem do elektrowni w Polsce, czy tam, no ja robiłem, ja projektowałem i zamawiałem. Jak bardzo ślinili się na to wszyscy chińscy producenci elektrowni. Więc pomyślcie, co to znaczy, jak wysokiej jakości, jak dobrze dobrane do maksymalizacji produkcji energii są sterowniki i inwertery wiatrowe, które są dostępne na rynku. Czy te zestawienie powoduje, że pojawił się nowy król i zginął król? Nie. Król ciągle pozostał ten sam. Tu jest król, najlepsza elektrownia na świecie i nikt jej nie podskoczy. Najlepsza, po prostu. Nic więcej i nic mniej. Jak postawić maszt betonowy, kiedy stawiamy maszt obok domu, a nie na domu, tutaj, i spotykamy się za 2 sekundy w jednym z tych dwóch miejsc. Tu czy tu. Czy król, czy maszt betonowy. Już.